Witam zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Zaskakujące postępowanie Jezusa. Tekst pamięciowy. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Mateusza, rozdział 11, werset 19. W ubiegłym tygodniu studiowaliśmy niektóre wypowiedzi Jezusa wprawiające w zakłopotanie wielu współczesnych czytelników. W tym tygodniu zajmiemy się jego czynami wywołującymi podobne reakcje. Jednym z problemów, jakie rodzą się w kontekście osoby Chrystusa, jest ustawiczna pokusa, by przedstawiać go zgodnie z naszymi wyobrażeniami na nasze podobieństwo. Rewolucjoniści wyobrażają sobie Jezusa jako jednego z nich, zaś konserwatyści chcieliby go mieć w swoich szeregach. W pewnym stopniu jest to nie do uniknięcia, gdyż każdy z nas postrzega rzeczywistość przez pryzmat własnej kultury, wychowania i sytuacji życiowej. Gdy jednak uświadomimy sobie ten fakt, możemy przynajmniej w jakimś ograniczonym stopniu wyjść poza ukształtowane w nas stereotypy i w miarę możliwości obiektywnie podejść do zawartych w Ewangeliach informacji o Chrystusie. Gdy to uczynimy, odkryjemy, że nie jest łatwo go zaszufladkować, umieścić na półce z określoną etykietką. Przeciwnie, mistrz często zaskakuje nas swoimi zachowaniami, tak iż zadajemy sobie pytanie, czy Jezus oczekuje, że będziemy czynić to, co On czynił i podobnie jak On to czynił. W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym zaskakującym czynom Chrystusa, by dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim stopniu możemy je odnieść do nas. Brak szacunku dla rodziców. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Ewangelie niemal zupełnie milczą na temat pierwszych 30 lat życia Chrystusa. Choć niewiele mamy informacji z tego okresu, to jednak pewne wydarzenie zostało opisane dość szczegółowo. Przeczytaj Łukasza 2:41-51. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, że jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: Synu, cóż żeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukamy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jakie pierwsze wrażenie w kwestii sposobu odnoszenia się Jezusa do rodziców wywołuje to sprawozdanie? Z drugiej strony, co tak naprawdę się wydarzyło? Jaką wskazówkę możemy znaleźć w Łukasza w rozdziale 2, wersecie 47? Na pierwszy rzut oka to sprawozdanie przedstawia Jezusa jako nieodpowiedzialnego chłopca, który zupełnie nie przejmuje się tym, że rodzice się o niego martwili. Czy tak rażący przejaw braku szacunku wobec wpajanych mu zasad nie mógł być powodem gniewu rodziców? Jest to jednak z tych wydarzeń, które wyznacza granice posługiwania się przykładem postępowania Jezusa jako wzorem w każdej sytuacji. Wydaje się, iż u źródła tego zajścia leżał fakt, że w umyśle 12-letniego chłopca, jakim był wówczas Jezus, zaczęła dojrzewać świadomość jego mesjańskiego pochodzenia i związanej z nim misji. Zaczął on uświadamiać sobie swój związek z mocą nieskończenie wyższą niż rodzicielska władza, którą skądinąd bardzo szanował. Z
Skrótowość sprawozdania Łukasza pozostawia bez odpowiedzi wiele pytań, takich jak: co jadł, gdzie nocował dwunastolatek przez te 3 dni? Czy kapłani zadali sobie trud odszukania jego rodziców? Przeczytaj, co odpowiedział Jezus rodzicom pytającym o przyczynę jego postępowania. Co chciał im uświadomić, chociaż nie wyraził tego w bezpośredni sposób. Ewangelista sprawozdaje: lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Jezus wrócił z nimi do domu i był im posłuszny jak dziecko, ale dołożył wszelkich starań, by uświadomić im swoje wyższe zobowiązania. Nie mamy żadnej wskazówki mówiącej, że przeprosił ich za niedogodności i troskę, na które ich naraził. Całe życie Chrystusa było podporządkowane Bogu i Jego Królestwu, nawet za cenę braku zrozumienia wśród ludzi. W jaki sposób twoja lojalność wobec Pana może wywołać niezrozumienie u ludzi? Jeśli przydarzyło ci się coś takiego, czy nauczyłeś się czegoś, co może pomóc innym przechodzącym przez podobne doświadczenia? Dziękuję.